wejdźcie w następne degustacje. Tym razem mam piwo kolaboracyjne, angielskie, Vocation Brewery, we współpracy z Crate Brewery stworzyli piwo pod tytułem Cooler Shaker. Jest to Passion Fruit Milkshake IPA, czyli piwo z marakują, z mamy sapotę, takim egzotycznym owocem z Kuby i laktozą. No nie wiem, jak smakuje ten egzotyczny owoc z Kuby, także będzie mi ciężko rozpoznać jakiś smak lub zapach. Jeżeli wy żeście próbowali tego owocu, to proszę powiedzieć mi, jak to powinno smakować albo pachnieć. Na zdjęciach wygląda całkiem przyjemnie, taki łososiowy kolor. No, ciekawie. W każdym razie, co jeszcze użyję? 6,6% alkoholu. W składnikach jest woda, słód jęczmienny, owiec, laktoza, pszenica, chmiele, drożdże, wanilia, marakuja i mamy sapotę. Jeśli chodzi o słody, to extra pale, oczywiście owiec, płatki pszeniczne, dekstryna, chmiele to Citra, Enigma, Galaxy, Mosaic i Sorachi Ace, a drożdże to Vermont. No proszę, może nie jest jakaś bardzo, jakby to powiedzieć, przepracowana ta etykieta, ale dosyć przyjemna, prosta, ale okej. Okay. I piwo. Piwo, jak nalewałem, zrobiła się dosyć duża piana, teraz już opadła. No to jest to, że właśnie się gada, robi zdjęcia, a piana opada. Ale wyglądało ładnie. Piwo oczywiście jest bardzo zmętnione, dużo drobinek pływających w piwie, barwa jasna, przez to zmętnienie idąca lekko w pomarańcz. Aromat, rzeczywiście tropikalne owoce, marakuja, może trochę ananasa, trochę melonowych nut, takich jasnych, miękkich owoców, jak liczy na przykład. Coś takiego. No i taka ogólna egzotyczność, ja nie wiem, może to właśnie ten mamy sapotę, taki ma aromat, nie wiem. Ogólnie jest egzotycznie, tropikalnie, dużo, bardzo dużo marakuji w aromacie. No to spróbujmy. Fajna konsystencja, czyli jest taka ciągliwość i welwetowość, aksamitność z owsa i odrobinę takich ziarnistych akcentów z pszenicy. Odrobina słodyczy, odrobina właśnie tej lekkiej mleczności, ale nie jest bardzo gęste. Nie jest gęste, także jest trochę lżejsze. Jeśli chodzi o nasycenie, no to w tej chwili już jest prawie płaskie, także chyba większość tego gazu uciekła w pianę. Zostało go jeszcze na tyle, żeby gdzieś nam przygryźć w język. Natomiast rzeczywiście jest taka mleczno-owocowa konsystencja. Ciekawie. Dużo egzotycznych owoców, gdzieś takie zesty, może cytrusowe gdzieś na końcu, odświeżające. Goryczka jest niewielka, lekko grejpfrutowa, z lekkimi ziołowymi akcentami. No i oczywiście dużo, dużo jest marakuji, ale nie ma tej kwasowości marakuji. Także jest taka właśnie taka dojrzała marakuja, która ma dużo właśnie tej esencyjności i aromatu.
przyjemne, spokojne, relaksacyjne. Piwo z rumenami fajnie odświeżającymi. No, ale dosyć mocne. 6,6. Także fajnie się go pije, ale trzeba uważać na alkohol, niestety. Czyli mamy tak. Fajna owocowość, marakuja fajnie tutaj pracuje, trochę ananasa, takiej egzotyczności niesprecyzowanej, może właśnie to ten dziwny owoc, którego nigdy nie jadłem, to nie wiem. Troszkę zestawowości cytrusowej, a jakaś niezbyt wielka goryczka. No, całkiem fajne, relaksacyjne piwo. Na fajną pogodę. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.